Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Kamil, dzisiaj taki gorszy trochę ten dzień, ale przynajmniej kolega z drużyny, można powiedzieć, przejął szybko pałeczkę. Błagam, nie mówmy o pałeczkach. Natomiast, no tak, super, gratulacje dla Maćka, dzisiaj zrobił bardzo dobrą pracę. No i chyba się w końcu doczekał, bo tak nie mógł się doczekać tego, kiedy ani stanie na podium, ani wygra. Natomiast ja dzisiaj rzeczywiście miałem trochę słabszy dzień, te skoki nie wychodziły tak jak bym sobie tego życzyła. Ale z drugiej strony na progu podobno wszystko było ok, trener mówi, że tam było bardzo dobrze, natomiast miałem dużo problemów w locie. Tam trochę za szybko po prostu chciałem się poukładać, poskładać, no i przez to traciłem bardzo na wysokości i później jeszcze byłem skrzywiony. To też taka trudna skocznia chyba i niewielu zawodników ma tu problemy. Widać było, Domen Prec zupełnie sobie nie radzi. Skocznia jest trudna, natomiast też dzisiaj warunki były bardzo zmienne i dzisiaj też dużo szczęścia trzeba było mieć. Natomiast i tak ja jestem zdania, że nie ma znaczenia, jakie są warunki. Jeżeli ktoś ma wygrać zawody, to i tak wygra. Czy jeżeli ktoś ma zająć dobre miejsce, no przykładem jest Stefan Kraft, który skacze na bardzo dobrym poziomie i tutaj czy ma gorsze, czy lepsze warunki, i tak jest na tym podium. No tylko tak jak mówię, ja popełniłem dzisiaj kilka błędów i za to przyszło mi dzisiaj więcej zapłacić. No, ale teraz będę pracował dalej i zobaczymy, jak to będzie jutro. To nie kwestia aklimatyzacji, czy że dzisiaj była ten najgorszy podobno drugi dzień? Nie. Czułem się bardzo dobrze dzisiaj, energicznie było wszystko w porządku. Tak jak mówię, na progu to wszystko wyglądało bardzo dobrze, tylko ja później w locie popełniałem błędy. No i przez to traciłem na odległości. Rozumiem, jednak optymizmu nie tracisz i cały czas dobry humor będzie dopisywał i czekasz, rozumiem, na jutrzejszy konkurs. No ja już się swoje nadenerwowałem, nawkurzałem w życiu, no teraz przyjmuję to takim, jakim jest oczywiście. No nie jest to przyjemne, nie cieszę się, nie skaczę z radości, że zajmuję tam miejsce w drugiej dziesiątce. Natomiast no cóż, wiem, nad czym mam pracować, wiem, co trzeba poprawić i to jest dla mnie ważne, że na jutro mam jakiś plan po prostu działania. Dziękuję, Kamil, i trzymamy kciuki za jutro. Dzięki.